Siema wszystkim, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj, o, muszę się poprawić ładnie. No i tak, dzisiaj jesteśmy na uprawie pola po kukurydzy. Będzie tutaj siana pszenica, o zima. Dzisiaj mamy 24 października. No i tak, przyłączę wam kamerę, pokażę co jest robione i może coś jeszcze uda się z kukurydzy. Tak więc zapraszam do oglądania. Tak więc no, jesteśmy na tym polu, co wam mówiłem. Kukurydza z tego pola została skoszona, zostało zmulczowane ściernisko po kukurydzy. Dwa razy było przejechane talerzówką, raz na skos, drugi raz na drugi skos, nie wiem czy to dobrze mówię. Teraz właśnie tutaj Błażej, pozdrawiamy operatora Maseja. To jest najlepszy operator Maseja w całym województwie. Drugiego takiego nie znajdziecie, to mu łapki dla niego. Błażej teraz jeździ mandamem na 30 chyba centymetrów. Bezorkowo jedzie. Wtedy pan Kamil będzie jechał siewnikiem. Już po tym. Wprawdzie wczoraj już było tak ładnie uprawione po tej talerzówce, że no upał tego już by mógł siać, nie? Ale każdy inaczej sieje, każdy sieje jak lubi i nic mi tutaj do tego nie tego. Tam widzicie, jedzie sobie Masej z mandamem 5-metrowym. Idę wam go pokazać. Masejek. Widzicie wszystko na GPS-ach. Może mówi, że bez GPS-a to teraz on by nie wsiadł. I kto on się świetnie? Ja mu iść z powrotem. Dobra, trochę coś tam pogadałem. Dajcie znać, czy lepiej wam się ogląda takie vlogi, czy nie. Nie nagrywałem kamerką, bo kamerka już swoje no, zrobiła. I no niestety nagram to jeszcze takie przybitki i puszczę wam gdzieś tam w tyle gadań, czy pod muzykę może też. Tak więc no, lecimy.
trochę przysękał na górce, ale to jest, no to jest mokro, no. Zobaczcie, praktycznie sama, że glina taka, jak gdyby garki można lepić. Nie no, może trochę przesadziłem. Osupów to jest najgorzej takim sprzętem. A to musi mieć oczy dookoła głowy. Na nie tak szybko. Ooh!